Niech przyjdzie policja i kogoś postrzeli tu. O, jest, 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 policja, patrzcie, ale będą dymy za moment. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogate, a dzisiaj po raz kolejny zagram na serwerze Emergency Emden, czyli awaryjny Emden, jakby to Bartek powiedział. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, chcecie więcej odcinków za jakiś czas, oczywiście z tego serwera, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dzisiaj zajmę się nową pracą, czyli paramedykiem. Staniemy się paramedykiem, jest to darmowa praca, możemy ją sobie przyjąć, oczywiście klikając oczywiście dobrą opcję, a nie na czerwono. Proszę bardzo, mamy taki piękny strój. Jednym z plusów tego serwera jest to, że dostajemy bardzo ładne stroje od razu na początek. Chociaż z drugiej strony też fajnie, jeżeli możemy sobie sami wybrać jakiś strój, bo jest wybór tych strojów. Okej, jakie rzeczy posiada paramedyk? Przynajmniej za darmo. Ma standardowy strój, ma strój dodatkowy, który możemy kupić za Jezus Maria, ratunek powietrzny 350 robuxów oraz strój doktora za 500 expa. Niestety tego jeszcze nie mamy. Oprócz tego możemy dobrać sobie jakiś sprzęt. Strój, który pokazuje wszystkim obecnym, jest ważny, jak ważny jesteś na Emden. No dobre, no ale jakieś rzeczy. O! Dron wymaga też karta gry, czyli pewnie na drona coś trzeba kupić za robuxy. Możemy kupić bandaż, który wygląda jak jakaś taśma klejąca, dobra. Stożek drogowy, latarka oraz defibrylator, proszę bardzo. Szybko z defibrylatorem polecimy sobie do jakichś ludzi, żeby ich uratować, za moment zapewne. Także dobra, najważniejsze jest bandaż, defka, latarka i ten stożek drogowy, proszę bardzo. Czy pan potrzebuje pomocy, czy pan po prostu też będzie chciał zostać paramedykiem w tym momencie? O kurczę, patrzcie, on na takim slow-mo biegł przed chwilą. Dobra, jaki pojazd dostaniemy? Jak wygląda podstawowa karetka? Wygląda mniej więcej tak, lepsza jest taka, lepsza jest taka. Motocykl nawet jest i quad bike, ale to więcej rzeczy trzeba. Dobra, podstawowa karetka jest od razu w tym momencie do przyjęcia. No i tak oto wygląda, proszę państwa. Możesz sterować helikopterem za pomocą kontrola i spacji. Aha, ale to nie w tym momencie, nie? Jak rozumiem. Czekajcie, screenka od razu zrobię. A, bo tutaj jest ta służba powietrzna, która, wiecie, jakby ratownik medyczny powietrzny może stąd odlecieć. To jest fajne. Podoba mi się, że są helikoptery na tym serwerze. To chyba na żadnym z tych serwerów do tej pory nie było niczego takiego jak helikopter, nie? To jest faktycznie różnica do innych serwerów. No i dobra, możemy sobie ruszyć. Światełka włączymy, odjedziemy kawałek, tylko chyba nie z tej strony. To tu możemy zawrotkę co najwyżej zrobić. Pytanie brzmi, co się musi wydarzyć, żeby ten, żebyśmy mieli pracę, bo na ten moment, jak widzicie, jesteśmy już prawie 3 minuty medykiem i jeszcze nic się nie wydarzyło, co by wymagało naszej interwencji. Więc to jest ten pierwszy taki minus, ale to wiecie, może zaraz się coś ruszy. Tak samo było z innymi pracami. Dzień dobry, a pan po coś tu przyjechał? Z Dejsa. Panie, pan blokujesz cały przejazd od razu. Niemiło, niemiło. Dobra, musimy po krawężniku przejechać. Ja tu w karetce jeżdżę, gościu. Od małego w tej karetce jeżdżę. Dobra, jak ja mam niby tu się wyrobić teraz? Dobra, zróbmy sobie obchód standardowy. Ty, chłop, pod prąd jedzie. Szymon, kurczę, gdzie ty jedziesz, chłopie, pod prąd? A ja na sygnale prawie jechałem. Prawie w mojej głowie był sygnał. Dobra, nieważne, zablokujmy dostęp do drzwi. Sprawdźmy sobie tę miejscówkę jakąś eventową, która tutaj jest. Odnośnie jajek, co możemy tutaj zrobić? Narzędzie wielkanocne. A dobra, czyli za ile? Za 180 euro? Ej, ale my mamy chyba 180 euro. Masz nowy przedmiot w ekwipunku, sukces, 39 koszyk wielkanocny. Bo to jest event, jak rozumiem, wielkanocny. Ale na razie nie jest mi do niczego to potrzebne, na to wychodzi. No dobra, powiem wam, że największym minusem prawdopodobnie tej pracy będzie to, że faktycznie
jedyne zlecenia, jakie będziemy dostawać w robocie medyka, to są zlecenia w momencie, kiedy faktycznie ktoś jest jakiś postrzelony, nie? A na to wychodzi, że w tym momencie, no, za bardzo ludzie się strzelać nie chcą, nie? Jedyne, co możemy robić, to szukać jakichś graczy, tak jak był tamten gość. Uuu, helikopter lata. Dobra, plan jest taki, jedziemy pod bank, tam się na pewno będą strzelać za moment. Więc tam musimy podjechać. Włączam syreny, żeby nie było. Jak się robiło, żeby były syreny, w sensie nie było ich słychać? Nie tak, dobra, tu jest bank. To przy banku coś powinno być, nie? Przy banku powinny być jakieś dymy. Proszę bardzo, tak, jest alarm nawet w banku przecież w tym momencie. Dobra, wysiadam. Blokuję ruch. Kolejna karetka w ogóle tu przyjechała. Nie wiadomo po co. Dzień dobry, czy ktoś potrzebuje pomocy paramedyka? Przyszedłem tutaj. O kurczę, to jest łup za ludzi. Milion, 3 miliony, czy to jest ile kto ukradł? Dobra, dezaktywowałem alarm, bo nie wiem po co jest ten alarm w tym momencie. Ej, tu jest jakaś piwnica w ogóle. Patrzcie, a tu jest jakaś, coś co wygląda jak dziura w ścianie. Ej, można to rozwalić jakoś? To wygląda jak takie tajne przejście do banku. No dobra, w tym momencie przede wszystkim będziemy udawali, że coś robimy, że pracujemy jakkolwiek. Będziemy próbowali leczyć ludzi, których nie wiem, czy mam uleczyć. Tryb użycia ja, tryb użycia inni. Kolego, czy trzeba cię uleczyć, czy coś? Koszyk mogę sobie zebrać, okej. No tylko ja nawet nie mam jak go uleczyć, nie? Za bardzo i to jest ten problem. Dzień dobry. Mogę pana uleczyć? No nie bardzo, widzicie? Nie mam kogo leczyć, w ogóle nie ma żadnych zadań. O! Znowu ktoś kradnie. Może policja w tym momencie przyjedzie, no? Niech przyjdzie policja i kogoś postrzeli tu. O, jest policja, patrzcie, ale będą dymy za moment. Ja już się szykuję na górze, czekajcie, ja już tutaj biegnę. Gdzie to jest? Użytkowanie. Nie, no ja nie chcę mieć policji na karku. Że tak powiem, tutaj gdzieś kod powinien być przecież podany chyba, nie? Jakiś kodzik. Ty, chyba że chłop... O, słyszałem strzały. Nie wiem, czekajcie, idę na dół. Ten chłop chyba na dole włączył alarm po prostu. Nawet się nie włamał tutaj za bardzo. Czekajcie, gdzie tu się wchodziło? Oho, co jedzie? Policja kolejna do banku. Dobra. Pan policjant biegnie. O, już nie może biec, już zmęczony. Dobra, obstawiam tutaj. O, pan policjant nie ma do kogo strzelać. Alarm został odpalony chyba przypadkowo całkowicie. Ale patrzcie, ile jednostek policji nagle przyjechało i nikt się nie strzela. Emergency Emden w porównaniu do Hamburga to jest dla dzieciaczków, Beskitu. Nikt kompletnie się nie chce strzelać. O, ten chłop miał mniej HP. Dobra, ja go chcę podleczyć, ja chcę jakąkolwiek pracę wykonać jako medyk, widzowie. Najbardziej nieopłacalna praca, bez kitu. O! Obstrzelił. Strzałem strzał. Dobra, Andrii, Andrii, poczekaj, dobra. I co? Użytkowanie. Dostałeś 10 XP i 100 euro. No dobra, no to dostałem całe... O kurde. Całe 20 expa i 200 euro zarobiłem za tę pracę. I to sam sobie znalazłem ludzi, którzy są ranni. Ale masakra, nie? No słabo, powiem wam, słabo na ten moment. Ale ta twarz gościa jest zabawna w sumie. Na ten moment muszę powiedzieć, że naprawdę mega słaba sytuacja. Nie wygląda to za dobrze, jeżeli chodzi o pracę i o zarobek. No ciężko będzie zarobić jako medyk, nie? No bo, nie wiem, powinniśmy może pojechać do szpitala i zacząć świadczyć usługi medyczne po prostu. Ja ten alarm dezaktywuję i tyle. Dzień dobry. O, co oni tu mają włączonego?
jakieś rzeczy z Robloxa. Hello. R4ZE3M. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu niestety nie przyjmuję, nie pracuję w banku, sorry. Sorry, winę tu. Oho, patrzcie. Patrzcie, co policjant chce zrobić. Randomowego typa zobaczył, nie? Co? Chłopie, co ty robisz? Kościu. Dobra, i ja go ten uleczyłem przynajmniej. Haha, dobra, niech policja strzela do typa, po prostu. Jak policjant będzie do niego strzelał, on będzie na minus dostawał, a ja będę na plus dostawał z tego. Dawać, 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 policja. Możecie go odwalić nawet. Ty, to do mnie było? O, dobra, zwolnili policjanta. Zwolnili policjanta, patrzcie na to. Ten chłop już nie jest policjantem. I to jeszcze ty gwiazdki dostał. O Jezu, pożar. Pożar tu się odpalił. Chłop został ten. A ci to co tu robią? Co jest? A bo to może jest teraz event dla straży pożarnej. Patrzcie na to, że straż pożarna ma teraz tutaj pożar i może ratować ludzi z budynku. Tak może być. Kurczę, dobra, idę słupki postawić tutaj wokół. Ja pierdzielę, proszę państwa, jaki pożar. Giga pożar się odpalił w tym momencie. O kurde, tutaj trzeba uważać, proszę państwa. Jest giga pożar w tym momencie. Rozstawiłem kilka słupków, żeby ludzie uważali, jak tu jadą. Nie mam pojęcia, jak zabrać ten słupek, ale to już mniejsza o to. O, gość odjechał, policjant jeden zwolniony. Pora na CS-a. Dobra, 500 zarobiłem. Z 50 expa zgarnąłem już. Oho, ale dźwięk. Dobra, włączę im alarm jeszcze, żeby nie było. Aktywowałem alarm. Ej, bo tu jest tlen, który się kończy. Jak jest budynek ten, jak jest pożar w budynku, to się tlen kończy. I trzeba byłoby z tym przyjechać, z tlenem po prostu, z butlą tlenową dla straży. I to jest fajna robota dla straży pożarnej. No ale ja będę, mówię, ja będę osłaniał, jakby co, będę leczył, jeżeli trzeba. Popatrzcie, tutaj tlen zabiera też, jak w tym miejscu stoję. Ciekawe. Oho, i wynosi, faktycznie wynosi ludzi. I teraz ja powinienem mieć możliwość, wiecie, leczenia jeszcze tych ludzi. A w ogóle policjant znowu przyjechał. Czemu ty strzelasz do bota, chłopie? O Jezu, on strzela do randomowych ludzi, ten policjant, bo ja odpaliłem alarm najgorzej. Ty, co jest? Prawie odstrzelili tego strażaka. Halo, strażak, chodź tu. Mogę go podleczyć jeszcze? Czy nie mogę, czy nie bardzo? Dobra, ale tego mogę podleczyć chyba. Chłopie, ty nie strzelaj do randomowych ludzi. No patrzcie na to, on strzela do jakichś randomowych ludzi. Po prostu bierze i strzela. Co się tu dzieje? Oho, oho, policjanci do siebie teraz chyba strzelili. Patrzcie, oni będą gonić przypadkową całkowicie osobę. On nic nie zawinił, to ja odpaliłem ten alarm. Ja pierdziele, ale dymy, ale dymy. Wystarczyło odpalić alarm w banku. Jaka zadyma się dzieje, nie? Policja przyjeżdża, strzela do ludzi. Ludzie strzelają do policji. Ja ich leczę. Jeżeli chcecie zarobić jakiekolwiek punkty doświadczenia na tym serwerze jako medyk, pojedźcie do banku i włączcie alarm, naprawdę, i akcja sama się będzie działa. Patrzcie, policjanci do policjantów strzelają nawet. Ty, strażak, może jeden niech wynosi ludzi, a drugi niech może za ten czas ten... niech gasi ten pożar. Oho, ty, strażak, czemu ty masz 0 HP? Aby się pewnie poddusił, on nie ma butli na sobie. Ten pan strażak. Pan strażak bez butli tlenowej, ja pierdzielę, ty. Czemu mi tu tlen ucieka w tym miejscu? Dobra, tlen mi wraca. A ten znowu do czego strzela? Andrii, do kogo ty strzelasz? Andrzej.
Dobra, gdzie jest ten ranny strażak? Ja bym go chciał podleczyć trochę. Chyba, że zemdlał tam w środku. Czekajcie, co to jedzie? Straż pożarna, kolejny zastęp. Tak, kolejna straż pożarna. Może w końcu zaczniecie gasić z tej straży pożarnej tutaj. Oni na razie nie gaszą. Nic. Przyjechało dwóch strażaków i nikt nie gasi. O, ten ziomek, on przed chwilą był zwykłym człowieczkiem. A teraz mógłby iść gasić pożar. Chłopie, podepnij się i gaś pożar. Co ty robisz? Aha, Jezus Maria, ten ziomek gasi zwykłą gaśnicą. Taką proszkową. Czy to się prosi o... Dobra, wyłączyłem tu alarm, żeby nie było. Nie, możecie odjechać, policjanci. Że on prochową gaśnicą to gasi. Ty chłopie, tu się podłącz. I wtedy lejesz wodą. Głęboki strumień i jazda. No patrzcie, ja byłem lepszym strażakiem. No to trzeba przyznać. Jako strażacy naprawdę tutaj mieliśmy kawał roboty do zrobienia. I robiliśmy to. Tutaj macie. Podłączcie się. Macie wszędzie hydranty. Czemu wy się nie chcecie podłączyć? Oni pewnie nie wiedzą. O! Ten się podłączył! Jeden! W końcu! W końcu, z ciekawą! Dobra, pomogę ci, trzymam. Lej, gościu, lej! Gasimy ten pożar. No lej, chłopie, co ty robisz? No woda mu się skończyła. Czekaj, spróbuję tutaj coś odkręcić, zakręcić. O, czekajcie. O, mam dwa jajka w tym w ogóle. Ja nie wiem, nie wiem, co jest z tym typem. Co jest z tym strażakiem. On po prostu bierze i stoi tutaj. I nic nie robi. Ten policjant, to ja też nie wiem, co tu robi, tak naprawdę. Ten kolejny nie wiadomo, co robi. Straż pożarna kompletnie nie spełnia swojej roli, widzowie. Dobra, trzeba zaraz na policję znowu zadzwonić, że tutaj przyjechała i zaczęła strzelać. Żeby znowu expa jakiegoś zarobić. I tu nie ma, teraz są same służby tylko i wyłącznie. Nie ma nikogo do strzelania czy do napadu. Dobra, odjedź mu, kolego. Odjedź, bo ta G-klasa musi też pojechać, policyjna. Dobra, trzeba kogoś uleczyć. No widzę, wariacie, że ciebie nie trzeba chyba. Chyba, żebyś chciał, to wtedy mogę podleczyć trochę. Ty. Nie możesz używać pojazdów innych ludzi. No dobra, dobra, nie chciałem zostać złodziejem jako medyk. Ale oni nic nie gaszą, ja nie rozumiem, widzowie, o co chodzi z tą strażą pożarną. Ja już bym to trzy razy ugasił. Ja mógłbym tutaj chodzić i pluć jako ten medyk i już bym to ugasił. Oho, 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 czekajcie. Alarm, włączyłem alarm. Ciekawe, czy chłop skumał, że to ja włączam ten alarm, czy nie. Oho, może się zaraz... Ej, nie, no straż pożarna zniknęła. Strażacy już zniknęli całkowicie z serwera chyba. No dobra, proszę państwa, no ja tu więcej chyba nie zrobię już. Strażacy nie chcą tego gasić. Policjant nie ogarnia sytuacji, nie ogarnia kuwety. To ja włączam alarm, mam bekę z policjanta. Dobra, jedziemy stąd po prostu. Jedziemy chyba zakończyć dzisiejszy dzień służby. No powiem wam, że nie spodziewałem się takiej słabej sytuacji jako medyk. Spodziewałem się czegoś więcej jednak jako medyk. Oho, patrzcie, i to policja znowu przyjechała. A w banku dalej nikogo nie ma, po prostu można wejść i włączyć alarm. To jest tak bez sensu. Przecież tam może wejść każdy i włączyć alarm. I policja idzie, przychodzi, cię strzela, bo myśli, że jesteś winny, a tak naprawdę to jest nieprawda, nie byłeś winny wcale. Dobra, podjeżdżam tutaj na miejsce parkingowe. Proszę bardzo, zostawiam w tym miejscu karetkę.
I idziemy zakończyć naszą pracę. Zobaczmy, tutaj co ile dostajemy. Uleczony ranny gracz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dokładnie. Czyli 700 euro zarobiliśmy oraz 70 expa. I to jest tyle, co udało nam się zarobić z tej pracy jako paramedyk. No niestety, bardzo ciężka praca, ponieważ nie ma żadnych zleceń. Nic. Kompletnie zero. O kurczę, tu też mogę alarm włączyć. Jo, na szpitalu mogę alarm włączyć, widzowie. Co jest? O kurczę, ja ten alarm włączyłem, to na mnie będzie teraz. Teraz już nie jestem paramedykiem. Wyłączam ten alarm. W razie czego. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siema.